Witamy z Poznania. Chcemy dzisiaj zapytać mieszkańców o to, kim według nich są księgowi, co robią w czasie wolnym, a co w pracy. Sprawdźmy ich opinię. Pilnuję, żeby nikt nie wydał za dużo pieniążków. Księgowy jest pierwszym podyrektorze. Piszę książki dla dzieci. Księgową jest moja mama. Jest to z pewnością osoba, która ma wiele satysfakcji z tego, kiedy zamknie się jej bilans. Czyta książki i sprzedaje. Księgowy jest takim, kto liczy pieniążki i zapisuje pieniążki. Jest 1, 2, 3. Nie. Czarne spadnie, czarne buty i szara brada. Mężczyźni w garniturach. Ma czarne buty na obcasach, rajstopy, spódniczkę i bluzkę. W garniturze. Białą sukienkę. Garnitur może? Szarą spódniczkę. Garnitur, koszula, krawat. Księgowy to jest mężczyzna po 50, ubrany w sweterek, wiodełkę, spod którego wystaje czarny półgolf, obowiązkowo sztruksowe spodnie i takie bardzo wygodne zamszowe mokasyny. No ubrany te w zasadzie kiedyś było jak za komunę, to były takie rękawy do zakładania, nie? Ma na bluzce koszulkę bohatera. O mój Boże. Ojej. O. To jest pytanie najlepsze. Rock and rolla. Klasycznej. Rock and rolla. Jakieś klasycznej zapewne. W książkach. Disco polo. Pantera, Vader, Behemoth. Popu, rapu. Przeboje takie na czasie. Na przykład mój wuja to słucha metalu, a też jest księgowym. I co my z tego wiemy? Można powiedzieć, że wiemy, że nic nie wiemy. A kolejne opinie poznacie w następnym odcinku. Do zobaczenia.